Powoli wkraczamy w okres wakacyjny na rynkach, ale świat... Nie zatrzymał się, wręcz przeciwnie, pędzi w bardzo szybkim tempie za nami ważne wydarzenie, czyli europejskie wybory dodatkowo jutro super środa. O tym również dzisiaj będę wspominał, a teraz zapraszam Cię na przegląd informacji istotnych z ostatniego czasu, bo od tego rozpocznę nasze dzisiejsze spotkanie, a w drugiej części tradycyjnie zobaczymy, co ciekawego gdzieś na topowych rynkach zagranicznych, co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Obejrzenia materiału o deskę, by żadne ważne informacje, które dzisiaj nie zabraknie, nie umknęły Twojej uwadze, i już nie przedłużając. Od razu przechodzę do konkretów. Strzał na koreańskiej granicy. Około 20 północno-koreańskich żołnierzy na krótko przekroczyło w niedzielę granicę lądową między oboma Koreami. Wycofali się po strzałach ostrzegawczych ze strony wojska Korei Południowej, poinformowało we wtorek dowództwo połączonych szefów sztabów. Do zdarzenia doszło krótko przed wznowieniem transmisji przekazów propagandowych z południa. Liczba wewnętrznych uchodźców w Sudanie. Liczba mieszkańców Sudanu, którzy musieli uciekać ze swoich domów, przekroczyła 10 milionów, przekazała w poniedziałek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Trwający od kwietnia 2023 roku w wojnie domowej zginęło około 15 tysięcy osób, a wiele tysięcy zostało rannych. Gazprom z pierwszą roczną stratą od 25 lat. Rosyjski państwowy koncern energetyczny Gazprom wydobył w 2023 roku 359 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, podała w poniedziałek spółka, publikując raport roczny. To najniższy wynik w historii założonego w 1989 roku koncernu. Od 2022 roku wydobycie spadło o 13%, od 2021 niemal o 1 trzecią. W 2022 roku grupa Gazprom wydobyła ponad 412 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, a w 2021 515 miliardów metrów sześciennych. Należący do Kremla, koncern odnotował w 2023 roku stratę netto w wysokości 7 miliardów dolarów. Jest to pierwsza roczna strata od 1999 roku, która wynika z ograniczenia handlu gazem z państwami europejskimi. Reuters zauważa, że po rozpoczęciu konfliktu w Ukrainie Gazpromowi nie udało się zdywersyfikować sprzedaży poza Europę. Rozmowy dotyczące zwiększenia sprzedaży gazu trwają obecnie z Chinami. Negocjacje z Pekinem na razie nie przynoszą rezultatu, gdyż problem stanowią ustalenia w zakresie cen. Gazprom zwraca się w stronę taniego rynku krajowego oraz państw byłego Związku Radzieckiego, w tym Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu, które mogą zastąpić rynki europejskie. Skrajnie prawicowy minister Izraela chce zablokować pomoc humanitarną dla strefy gazy. Uznał on odejście ministra centrowego z gabinetu wojennego za bardzo dobrą okazję do zablokowania pomocy humanitarnej dla strefy gazy, podaje w poniedziałek Portal Times of Israel. Intel wstrzymuje plan budowy fabryki o wartości 25 miliardów dolarów w Izraelu, podaje Reuters. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula obiecała we wtorek Ukrainie miliardy euro pomocy od Unii Europejskiej podczas odbywającej się w Berlinie konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy zapowiedziała. Że miliard dziewięćset milionów euro pomocy finansowej zostanie wkrótce uruchomione dla tego kraju. A kogoś nie może doczekać się Urszula? Jak myślisz? Oczywiście chyba każdy wie, kto zbliża się już do Unii Europejskiej. No i zobaczymy, co tam ciekawego będzie się działo. Myślę, że chyba wszyscy będziemy oglądać relacje teraz z Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska proponuje przedłużenie ochrony dla osób uciekających z Ukrainy. Komisja Europejska zaproponowała we wtorek przedłużenie tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed inwazją Rosji na Ukrainę o kolejny rok od 5 marca 2025 roku do 4 marca 2026 roku. Prawie 4,2 miliona osób korzysta z tymczasowej ochrony w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Według wciąż niepełnych danych podanych we wtorek przez Parlament Europejski, frekwencja w wyborach europejskich wyniosła prawie 51%. Najniższa była w Chorwacji i Litwie, poniżej 30%, a najwyższa w Belgii i Luksemburgu, powyżej 80%. Polska uplasowała się dopiero na 18. miejscu. Jest to bardzo przykra informacja. Polska z frekwencją 40-65% pracuje się na 18. miejscu wśród 27 krajów członkowskich. Zbliżony odsetek obywateli... Poszedł do urn w Finlandii ponad 40%, Słowenii 40 ponad 1% i Grecji ponad 41%. Frekwencję powyżej średniej unijnej miał 10 krajów, w tym Francja ponad 51%, Rumunia, ponad 52%, Austria, 50 ponad 4 Dania, ponad 58 Cypr, ponad 58 Węgry, 59 Niemcy, 60 ponad 4 Malta aż 73. Oraz dwa kraje, w których głosowanie jest obowiązkowe, czyli Luksemburg ponad 82% i Belgia 89%. Skoro w tych dwóch krajach mamy głosowanie obowiązkowe, to co ty na to, żeby właśnie rozszerzyć to na pozostałe? Unijne kraje to by było dosyć ciekawe rozwiązanie. Oczywiście, władza niestety nie zmienia się. W Unii Europejskiej zostają najprawdopodobniej ci, którzy rządzą i rozdają karty w Unii Europejskiej, więc zobaczymy jak to będzie pomimo tych potężnych przetasowań, jakie w Europie już powoli zaczynają się dziać. Zobaczymy dokąd to wszystko doprowadzi, ale pewnie jeszcze wiele czasu upłynie zanim to wszystko będą próbowali odkręcać. Wojsko ma strzelać. Polacy jasno o kryzysie na granicy z Białorusią. Żołnierze powinni używać broni w przypadku prób siłowego przekroczenia granicy przez migrantów. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Zerknijmy na wyniki. Czy żołnierze Wojska Polskiego statynujący na wschodniej granicy powinni używać broni w przypadku prób siłowego przekroczenia granicy przez migrantów? Takie pytanie zadali ankietowanym badaczom. Tak odpowiedziało 85,7% badanych, 57,8% zdecydowanie tak, a 27,9% raczej tak. Przeciwnego zdania było ponad 10%, w tym 9,2% raczej nie, a 1,5% zdecydowanie nie. Opinii w tej sprawie nie miało 3,6%, a warto w tej sprawie mieć swoją opinię. Minister Finansów Francji. Rachunki Francuzów za prąd spadną o 10-15% w lutym 2025 roku. To moje zobowiązanie zadeklarował minister gospodarki i finansów we wtorkowym wywiadzie dla telewizji BFM. Minister doprecyzował, że rachunki będą mniejsze dzięki energii jądrowej, skoro u Francuzów spadnie rachunek za energię o 10-15%, to co będzie się działo u nas? Jeśli wydaje, daj znać w komentarzu. Czeska inflacja zwolniła bardziej niż oczekiwano po nieprzyjemnej kwietniowej niespodziance nadszedł czas na niespodziankę pozytywną. W maju inflacja CPI w Czechach okazała się być niższa od oczekiwań większości ekonomistów. Wciąż przewyższała jednak cel CNB. W maju inflacja w Czechach wyniosła 2,6% względem 2,9% odnotowanych w kwietniu, podał czeski urząd statystyczny. To rezultat niższy od wynoszącego 2,8% rynkowego konsensusu. To zarazem poziom podwyższony względem odczytów z marca i lutego, gdy czeska inflacja CPI znalazła się idealnie na poziomie 2% celu Czeskiego Banku Narodowego. Ta informacja wstrząsnęła nawet maskiem. Tim Cook, dyrektor generalny Apple, ogłosił, że spółka wykona ostry zwrot w kierunku sztucznej inteligencji. Dzięki umowie z najbardziej znaną nazwą w branży. ChatGPT od OpenAI ma stać się zintegrowany z nową wersją asystenta głosowego Siri oraz systemami operacyjnymi laptopów Mac, tabletów iPad i telefonów iPhone. No i nie trudno się domyśleć, jaka będzie reakcja Maska, sprawdźmy to na Twitterze. Mask napisał: A jak widzimy, ten wpis już ma ponad 62 miliony wyświetleń. Jeśli Apple zintegruje OpenAI na poziomie systemu operacyjnego, Urządzenia Apple zostaną zbanowane w moich firmach. Jest to niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Sektor bankowy ma środki, by sfinansować transformację energetyczną kraju. Sektor bankowy ma środki, by finansować transformację energetyczną kraju. Proces ten wspierać mogą także zagraniczni właściciele banków. Potrzebny jest jednak wieloletni program przebudowy polskiej energetyki, uważają prezesi banków podczas panelu. Na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Z szacunków przedstawionych przez ZBP wynika, że w perspektywie najbliższych pięciu lat koszt modernizacji energetycznej Polski wyniesie około 850 miliardów złotych. Podano, że aby utrzymać inwestycje w czystą energię na średnim światowym poziomie, Polska powinna wydatkować do 2029 roku kwotę 275 miliardów złotych. Koszty transformacji energetycznej muszą uwzględnić. Postawienie przynajmniej jednej elektrowni atomowej jest to koszt około 300 miliardów złotych oraz konieczną modernizację sieci około 150 miliardów złotych. Wakacje od składek ZUS stały się faktem. Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy skorzystają z nowej ulgi w rozliczeniach z zakładem ubezpieczeń społecznych. Wakacje od składek ZUS umożliwiają. Pominięcie jednej płatności w roku za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Preferencja jest dostępna dla określonej grupy osób. A co z likwidacją? No właśnie, i raczej się nie doczekamy. Kiedy pierwsze wakacje od ZUS-u? Prezydent Duda podpisał 7 czerwca ustawę wprowadzającą wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców. Jednak przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. To jest od 1 listopada 2024 roku. Ile można zaoszczędzić na wakacjach od składek ZUS? Tutaj mamy wyliczenia, tak więc jak Cię to interesuje, to warto sobie zatrzymać i na spokojnie się z tą informacją zapoznać. Tusk w butach Morawieckiego. Inflacja pożera progi podatkowe. Wiemy już, że waloryzacja kwoty wolnej od PIT nie będzie miała miejsca. Nie ma też mowy o. Urealnieniu pozostałych progów podatkowych, przez co miliony ludzi z roku na rok oddają rządowi coraz więcej pieniędzy. Czy ktoś jeszcze pamięta zapowiedzi koalicji obywatelskiej, która obiecała podniesienie, a raczej waloryzację kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych? To jeszcze o tym pamięta, niech da znać w komentarzu. Realia oczywiście wszystkim są doskonale znane, ale zerknijmy na bardzo ciekawe wyliczenia. Jak myślisz, kiedy wszyscy zapłacimy 32% PIT? Sprawdźmy, mamy ciekawą symulację. Według głównego urzędu statystycznego w pierwszym kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło ponad 8147 zł. Brutto. Wystarczy zatem, że zarobisz 23% ponad średnią krajową i już wpadasz w drugi próg. Jak tak dalej pójdzie i Lewica nadal skutecznie będzie forsować tak wysokie podwyżki płacy minimalnej, to za kilka lat wszyscy będziemy wpadać w 32% PIT. W ten sposób inflacja, bo to ona napędza nominalny wzrost płac, prowadzi do wzrostu obciążeń podatkowych. Kredyt na start w tarapatach. Kluby Lewicy i Polski 2050 zapowiadają, że nie poprą rządowego projektu ustawy w sprawie kredytu na start. Mechanizm w ustawie spowoduje wzrost cen mieszkań, ocenił przewodniczący klubu Polski 2050 Mirosław Natomiast Borys Budka z KO poinformował, że rozmowy z koalicjantami wciąż trwają, no i zobaczymy, jak na to wszystko reagują deweloperzy na giełdzie. Polska Izba Handlu. Proponowana nowelizacja ustawy przywracająca handel w niedzielę uderza w małych i średnich przedsiębiorców. Oznacza podniesienie kosztów, co doprowadzi do zamknięcia wielu lokalnych sklepów ocenił we wtorek prezes Polskiej Izby Handlu. Długi Polaków rosną. Liczba osób mających problemy finansowe zmniejszyła się o ponad 53 tysiące osób. Jednak, mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej, zadłużenie pełnoletnich Polaków zwiększyło się rok do roku o 7% i osiągnęło ponad 86 miliardów złotych. Wynika z raportu Big Info Monitor. Ceny miedzi. Najniższe od niemal miesiąca. Pamiętamy ten rajd na miedzi. Zwracałem również na to uwagę, bo przypominam, że najczęściej spotykamy się w przeglądzie sektorowym. Te nagrania platują praktycznie codziennie. Również pamiętamy wszystkie scenariusze na kgh pięknie weszły. Tak więc kto jest, to oczywiście gratuluję. A kto nie i interesuje się rynkiem, to tam Cię zapraszam, bo tam systematycznie w 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek. Te oczywiście nagrania odbywają się systematycznie, cyklicznie cały czas. Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie są blisko najniższych poziomów od niemal miesiąca. Metal na londyńskim parkiecie jest teraz wyceniany niżej o 0,6%, po 9839 dolarów za tonę, informują maklerzy. Inwestorzy obserwują niewielkie zakupy miedzi przez chińskich producentów, nawet po tym jak ceny miedzi spadły z notowanych jeszcze niedawno rekordowych poziomów ponad 11 tysięcy dolarów za tonę. Miedź tanieje we wtorek. Po poniedziałkowym o 1,4%, gdy oczekiwano, że spadki cen widoczne w ciągu poprzednich sesji skłonią niektórych kupujących do powrotu na rynki miedzi. Oznaką słabego popytu na miedź są rosnące jej zapasy monitorowane przez giełdę metali SFE w Szanghaju. Obecnie zapasy miedzi w Chinach są na najwyższym poziomie od ponad 4 lat, a import metalu nadal trwa i o tym warto pamiętać. Ceny ropy są stabilne, ale surowiec nie ma przed sobą pozytywnych perspektyw. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku są stabilne, a brent na ICE niewiele spada. Analitycy Morgana tną kwartalne prognozy notowań tego surowca aż do końca 2025 roku. Zerknijmy na te prognozy. Analitycy Morgana zwracają uwagę w najnowszej nocie dla klientów, że zapasy ropy są obecnie wyższe niż się tego spodziewano, a saldo podaż-popyt. Prawdopodobnie jeszcze osłabnie po trzecim kwartale tego roku, biorąc pod uwagę obecne trendy. Bank obniża więc swoje kwartalne szacunki ceny ropy brent do końca 2024 roku i na 2025 rok. Obniżona prognoza cen dla brent na trzeci kwartał 2024 roku wynosi średnio 86 dolarów, wobec wcześniejszych 90 dolarów za baryłkę. Na czwarty kwartał tego roku Morgan prognozuje cenę Brent na poziomie średnio 85 dolarów za baryłkę wobec szacowanych wcześniej 87,5 dolara za baryłkę. Ocenianie powrotu notowań Brent do 90 dolarów za baryłkę wydaje się teraz ambitne, wskazują analitycy Morgana. Oczywiście wszystkie walory za chwilkę sobie zobaczymy na podsumowaniu, jak reagują na rynku, jakie są aktualne kursy. Saudi Aramco chce budować sieć stacji paliw w Polsce, a pewnie nie będzie to zbyt proste. Saudi Aramco chce budować sieć stacji paliw w Polsce? Analityk e-Petro Jakub Bogucki uważa, że może to być trudne. Do realizacji wszystko rozbije się o warunki zaproponowane stacją paliw. Czy pojawi się nowy gracz na naszym rynku? Czas pokaże. Tesla ma duży problem. Za chwilkę też zobaczymy sobie kurs Tesli na rynku. Popatrzmy na tą informację. Zdjęcia satelitarne wskazują, że firmowe parkingi Tesli wypełnione są niesprzedanymi samochodami. Spółka ma ostatnią problem ze sprzedażą swoich maszyn, a wszystko w obliczu awantury o rekordową wypłatę wynagrodzenia dla jej dyrektora Maska. O jaką kasę chodzi? No to popatrz na to, o jakich pieniądzach mówimy. Obecnie trwa akcja przekonywania akcjonariuszy Tesli do głosowania nad przyznaniem Maskowi rekordowego pakietu wynagrodzeń w wysokości. Trzyma się krzesła 56 miliardów dolarów. Wszystko okaże się w czwartek 13 czerwca, kiedy swój głos oddadzą ostatni akcjonariusze. Pakiet dla Maska nie jest zbyt pewny, gdyż pomimo, że wielu akcjonariuszy deklaruje swoją zgodę, to prawdziwą różnicę zrobią duże podmioty, takie jak na przykład Fundusz Inwestycyjny Norwegii, będący ósmym największym akcjonariuszem Tesli, który, jak przekazał Reuters, zadeklarował, że będzie głosował przeciwko. Wypłacie dla dyrektora generalnego, jak na to wszystko reaguje oczywiście kurs Telsji, za chwilkę na podsumowaniu rynków zobaczymy. Złoty pozostaje osłabiony, kurs euro najwyższy od przeszło miesiąca. Pomimo wciąż szampańskich nastrojów na Wall Street, jak bardzo szampańskich też za chwilkę zobaczymy, utrzymuje się negatywny sentyment do rynków schodzących na tym polski złoty, który względem euro jest najsłabszy od ponad miesiąca i też poszczególne waluty do złotego. Za chwilkę sobie zobaczymy, a teraz szybki przekrój również ważnych informacji. ASBC rozpoczyna świadczenie usług w zakresie chińskiej waluty CBDC, czyli cyfrowego juana. Zarówno klientom korporacyjnym, jak i detalicznym. Nvidia, którą zaraz zobaczymy na wykresie, przełamała kapitalizację rynkową wynoszącą 3 biliony dolarów i obecnie jest warta 102 Milion dolarów na każdego pracownika. To pięć razy więcej niż Apple. No i ten wykres również tam to wszystko bardzo ładnie obrazuje. Dodatkowo, BlackRock posiada obecnie 300 tysięcy bitcoinów o wartości ponad 21 miliardów dolarów w swoim kasowym funduszu ETF, i za chwilę też zobaczymy, jak reaguje bitcoin na obecną sytuację, przed oczywiście super środą, do której za chwilkę przejdę. Skoro już wywołałem super środę, no to zajmijmy się tymi najważniejszymi informacjami, które będą na rynku już dostępne 12 czerwca i które, jak wiemy, mogą wstrząsnąć rynkami dosyć konkretnie i pewnie zmienności nam nie zabraknie. Już o 14:30 poznamy inflację ze Stanów Zjednoczonych. Jak widzimy, prognoza nie zakłada zmiany, tym bardziej warto śledzić finalny wynik. Dodatkowo o 20:00 poznamy prognozy ekonomiczne FOMC. Oświadczenie FOMC oraz oczywiście wyczekiwaną decyzję w sprawie stóp procentowych. Też tutaj również nikt nie zakłada zmiany. A przypominam, że ostatnia decyzja EBC była dosyć ciekawa, bo doczekaliśmy się zmian stóp procentowych. Delikatnie one nam spadły w Europejskim Banku Centralnym. I dodatkowo, oczywiście dla mnie, najważniejsze wydarzenie jutrzejszego dnia, czyli o 20.30, konferencja prasowa prezesa Fedu i tego wydarzenia na pewno warto wypatrywać, wyczekiwać i oczywiście posłuchać, co ciekawego Powell ma do powiedzenia. Dodatkowo, jak już tutaj jestem na informacjach, to przypominam, że w czwartek PPI również o 14.30 ze Stanów. No i oczywiście nie zapominajmy, że w piątek 14 czerwca Fed będzie publikował sprawozdanie na temat polityki pieniężnej o 17.00. To będą te istotne informacje w tym tygodniu, a my zerknijmy teraz, co ciekawego na tym świecie się dzieje. Jeżeli chodzi o nastroje, Neutralny poziom na indeksie strachu i chciwości z wynikiem 45. Jeżeli chodzi o świat, to tutaj, jak widzimy, zalana mapa czerwienią. Od Azji, popatrzmy, jak ładnie wszystko cofa się i mamy zejścia korekcyjne, długo wyczekiwane. Zresztą Australia również na minusie, Południowa Afryka również, kraje europejskie. Podobnie, popatrzmy, wszystko praktycznie się cofa. Dodatkowo rynek kanadyjski również na minusie i na tym tle. Wyróżnia się na pewno Brazylia, gdzie takich sytuacji jak w poprzednich krajach nie widzimy. Popatrzmy w momencie, kiedy to nagrywam oczywiście sesja trwa w najlepsze ale jak wygląda obecna sesja na SP? A tutaj Apple zyskuje 4,2: tutaj potem Nvidia traci 7, Amazon traci 5, Tesla traci 2,6, ale popatrzmy, sektor finansowy również w opałach. Wręcz największe minusy w tym momencie JP Morgan 2,7 na minusie, Bank of America 2,6 na minusie. To popatrzmy w szczegółach, jak to wygląda na poszczególnych wykresach. Rozpoczynamy od wywołanych wcześniej Nvidia. Tak prezentuje się kurs Nvidia w interwale tygodniowym, a tak w interwale dziennym. Tak więc widzimy, że tutaj mamy potężne, przepotężne wzrosty. Raj trwa w najlepsze. Wywołana wcześniej również Tesla. Tak się prezentuje. Widzimy, że wcale nie wygląda to zbyt optymistycznie. To jest oczywiście interwał tygodniowy. Jeżeli chodzi o poszczególne walory, tutaj na ekranie mamy w tym momencie kurs e, ropy: 80 ponad 1 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX spada nam 18 390 punktów w tym momencie. Nazdaq, w tym momencie jak widzimy, się broni. Wyciągnęli ten cień, ale do końca sesji jeszcze trochę czasu mamy. 19100 punktów w tym momencie. Podobnie na SP 500 próbują wyciągnąć ten dzisiejszy spadek jeszcze na czerwono 5354 punkty. Jak widzimy, konsolka delikatna trwa, no bo wszyscy czekają na super środę. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, tutaj widzimy dosyć konkretne oberwanie 38722 punkty. Oczywiście to jest interwał dzienny na tych walorach. Jeżeli chodzi o kolejne, tutaj widzimy w tym momencie kursy srebra. Interwał dzienny pokazuje nam spadek. 29 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o kurs złota, delikatny plusik, 2313 dolarów za uncję. Wspomniana wcześniej miecie, jak widzimy, kontynuuje swój spadek, 9757. Jeżeli chodzi o kurs gazu, zwracałem na niego uwagę już od jakiegoś czasu, tak więc wszystkim gratuluję, kto oczywiście przypilnował, bo widzimy, że gaz zachowuje się całkiem ciekawie. Dodatkowo popatrzmy, jak radzi sobie złoty, bo widzieliśmy, że osłabienie trwa, to sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Kurs franka eksplodował 4,49 i widzimy, że ten night trwa już od kilku dni. Podobnie na funcie, tutaj 5,14, na franku 4,49, euro również do góry 4,33 w tym momencie. Jeżeli chodzi o dolara, to też mamy mocne odbicie 4,04. Eurodolar za to spada w dół 1,07 i tak prezentują się te poszczególne walory. A my teraz zerknijmy na kolejny ważny i istotny rynek i rozpocznijmy go właśnie od bitcoina. I tak wygląda ta spektakularna, yy, to spektakularne zejście korekcyjne na bitcoinie. To jest interwał 4 godzinowe, ale zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy dniówki długo wyczekiwane. Omawiam cały czas Bitcoina na naszych spotkaniach w portfelu krypto tam systematycznie te moje przemyślenia odnośnie rynku się oczywiście ukazują i też wyczekiwałem tego zejścia, tak więc zobaczymy. Czy w końcu doczekam się przełamania tych istotnych poziomów, czy też nie, bo mamy ważny sezon przecież na rynku krypto i o tym nie zapominajmy. I skoro już rynek krypto wywołałem, to pociągnijmy go dalej. Zobaczmy, co się tutaj ciekawego dzieje. Na nastrojach nic się ciekawego nie dzieje, cały czas mamy chciwość i poziom 74 jeszcze ten licznik nam się nie schładza. Za to, jak widzimy, alty pod dyktando oczywiście spadków na Bitcoinie już zaczynają nam delikatnie bądź też mocniej krwawić. W tym, jak wspomniałem wcześniej, bitcoin nam spada. Kosztuje sztuka 66 927 dolarów w momencie, kiedy to nagrywam, mamy spadek 4%, podobnie ponad 4% traci ETH 3518 dolarów kosztuje jedna sztuka. Największe różnice w topowej setce to Gnosi, które zyskuje 6,1, bąk 1,5% i popatrzmy tych wzrostów, jak na lekarstwo, skoro Bitcoin krwawi? to cały rynek się osuwa, w tym najmocniej traci Bread aż 17%, Notcoin 15%, Wormhole traci 13%, czy Uniswap 12% i widzimy, że tych spadków nam nie brakuje, a jak Bitcoin będzie kontrolował to zejście, no to wiadomo, czym to się skończy. Tak więc jednym słowem, sezon wakacyjny na rynku krypto w pełni. Daj znać w komentarzu, jak Ci się wydaje, dokąd to wszystko nas doprowadzi, czy jednak szaleńcze wzrosty, czy też nie. W końcu przecież niedawno zatwierdzili spotowy, ETF na Ethereum, tak więc na pewno warto wyczekiwać zwrotów akcji. I teraz przejdźmy już na podsumowanie dzisiejszej sesji na GPU. Sam jestem ciekawy, jak pod dyktando tych zejść korekcyjnych na świecie zachowała się nasza giełda. Rozpoczynamy od pierwszego zestawienia. Przy okazji przypominam jeszcze raz, że spotykamy się systematycznie w przeglądzie sektorowym i tam najczęściej omawiam poszczególne sektory, branże i oczywiście dużą ilość spółek. Rozpoczynamy od gamingu. Tutaj jak widzimy Movie Games 13% na plusie. Liderem dzisiejszego wzrostu kolejna spółka 4,7, potem z 3,7 czy Cherry 3,6. To są największe wzrosty. Najmocniej dzisiaj traci The Distance 15%, Image traci 10, czy 9,6 Simterac. Liderem obrotów dzisiaj jest CD Projekt, który delikatny plusik zachowuje 34 setne, 52 miliony, 11 bit, 7 milionów 900 i ciekawe zejście 5,8% bańka 100 aż na TS Games. Sam indeks cofa się o prawie 2%, 16 Punkty na zamknięciu. Jeśli chodzi o sektor bankowy, również pod presją wyprzedaży, tylko dwa banki oparły się spadką, jest to Unicredit i Getin delikatnie prawie procent na plusie. Wszystkie inne spadają, w tym jak widzimy najmocniej ING 295, Mbank 1916, Ajor. Liderem obrotu jest PKBP, 98 banning, 97 PK, SAS, sam indeks traci 1%, 1258 punktów na zamknięciu. Na OZE, Genergy na skromnym obrocie, 13 na plusie, Columbus 2,9 na plusie, 2,7 Dragon. Liderem spadków jest ML System 6%, czy LQ 3,8%. Liderem obrotów jest zatem ML System 691,000. Popatrzmy na kolejne zestawienie, wikni nieruchomości. Tutaj rank progress eksplodował potężnie, bo aż 13%. Potem jak widzimy delikatne plusiki na Vicana Alta oraz Elcop. Liderem spadków dzisiaj jest Wari Impact 6.2 GTC 2.4 na minusie. Liderem obrotu Develia bańka 400 i też delikatna korekta 2.4. Na budownictwie dzisiaj Rafako eksplodowało 8,6 na plusie, też na sporym obrocie 2,600, Decora 1,8. Z drugiej strony Instal Kraków traci 3,5, Budimex 3% w dół, liderem obrotu Budimex 19 banek. Jeżeli chodzi o Wik 20 w szczegółach, tutaj widzimy, że liderem odbicia jest Pepko zaledwie 2,5%, CD Projekt 30% i bez zmian. I to tyle. Wszystkie inne spółki, mniej bądź bardziej, tracą, w tym najmocniej. Cofa PGE 314, Budimex 3%, cyfrowy prawie 3%. Liderem obrotu jest PKN Organ 112 milionów 98, PKBP czy PKSA 97, a sam indeks cofa o ponad procent 2402 punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o Envik 40, czyli średnie spółki, tutaj widzimy, że GreenEx rośnie o 4,6%. XTB17, 1,5 Selvita. Z drugiej strony Bit traci aż 5,8, Tekst 5,8, CCC 3,6. Liderem obrotu CCC 33 miliony. Sam indeks cofa o 1,67, 6408 punktów na zamknięciu. Tak więc widzimy, że rynek tutaj również cofa. Jeżeli chodzi o małe spółki z SWIG 80, widzimy, że Rafak odbija 8,6, Shopper 3,2 czy 2,7 Bumech, a liderem spadków jest dzisiaj ML System 6%, Comp 3,8 czy Sperosoft 3,6. Liderem obrotu Murapol 2700, 2600 Rafako. Sam indeks spada o 69, 24 24392 punkty na zamknięciu. Popatrzmy sobie na szczegóły na mały parkiet. A tutaj widzimy, że na skromnych obrotach G-Energy 13% na plusie, Grupa Trinity 9%, czy Kuentek rośnie 8,2%. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, a pewnie też ich nie brakuje na New Connectie, to widzimy, że FHDom traci 19%, XMIT 15% czy The Distance 15%. To zerknijmy, czy jakaś spółka dzisiaj w ogóle przybiła bańkę na małym parkiecie w obrocie, czy też nie. Widzimy, że PGMSA 525 tysięcy, więc dużo do tej kwoty brakuje. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, Zobaczmy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Widzimy Rank Progress 13 na plusie, Movie Games 13, Rafako 8, 6 to są liderzy wzrostów, a z drugiej strony najmocniej dzisiaj cofa Nano Grupa aż 10% w dół, Redan 8 czy Eurohold 7, 6, na większym obrocie tekst 5, 8. Liderzy obrotu spółek z z spoza WIG20, wysoko y, XTB. I dodatkowo popatrzmy jeszcze na wykresy i tutaj na wigu mamy bardzo ładną cofkę, czyli jednym słowem wbijamy się, a wręcz przebiliśmy już dosyć istotne poziomy wsparcia, czyli czyżby to zapowiadało głębszą korektę na okres wakacyjny? Jak ci się wydaje, daj znać komentarze. jestem ciekawy Twojej opinii. Czekaliśmy na ten moment, zobaczymy, czy w tym roku wyborczym i pod wpływem oczywiście Super Środy będą jakieś zwroty akcje czy też nie. Również mamy cofkę na wig 20 jesteśmy w bardzo istotnym miejscu. 2,400 to nie jest to najważniejsze, bo najważniejsze jak dla mnie, wszyscy pewnie, którzy mnie śledzą, wiedzą, że 2,300 jest dla mnie najważniejszy poziom ale do tego czasu jeszcze dużo nam brakuje. Zobaczymy, bo to jest też ciekawy poziom wsparcia na ewentualne odwrócenie. Zobaczymy, czy Stany na to pozwolą, bo to właśnie Stany rozdają karty na wig 20 Jeżeli chodzi o spółki małe, w końcu jakieś odpadnięcie, widzimy, że wbijamy się i przebijamy 24,5. Tak więc zobaczymy. Najważniejsze będzie oczywiście zamknięcie świec tygodniowych. Jeżeli chodzi o MW 40 też mamy bardzo ładne odpadnięcie. 6,5 dosyć silnym impetem rozjeżdża ten poziom wsparcia. Tak więc widzimy 6,5 pęka. 6400 w tym momencie jest testowane. Jednym słowem zaczyna to wyglądać całkiem atrakcyjnie, gdyż doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że rynek był mocno przegrzany. Ciężko było znaleźć jakieś kolor, jak sensowne momenty zajęcia ostatnią pozycji. Często stopy przez to oczywiście były wybijane, gdyż te spółki były mocno wygrzane. A jak tam się rynek Rynek schodzi, wyczeka się odpowiedni moment, to wiadomo, że będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Tak więc znajdźcie w komentarzu, czy udałeś się już na giełdowe wakacje, czy cały czas aktywnie obserwujesz rynek. Przypominam, jutro istotne wydarzenia, nie możemy o tym zapominać, tak więc pamiętajmy o super środzie. Przypominam, 20:30 konferencja prasowa prezesa Powella to dla mnie będzie najważniejsze podsumowanie, można powiedzieć, tych wszystkich informacji, bo pewnie odniesie się do inflacji, również do prognoz, czy też oczywiście decyzji bo jak wiemy już rynek zaczął tak naprawdę tylko wyceniać jedną obniżkę 100%. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone w tym roku, czy w ogóle do niej dojdzie, to się okaże, bo już widzieliśmy również różne wypowiedzi, jeżeli chodzi o decydentów SWEDU, że co po niektórzy, jeżeli oczywiście inflacja by nie była utrzymana w ryzach, zakładali nawet podwyżki 100%, to by było dopiero ciekawe. Pozdrawiam, udanego dnia, udanego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.